Oto i kolejny odcinek ze Spellforce'a, ale nabrałem powietrza, nie wiem po co, no ale dobra. Tak to bywa. Weźmiemy tu naszą armię. Co my to? Zdobyliśmy ten mur cały? No prawie zdobyliśmy, powiedzmy. Weźmy ich tu, zgrupujmy, bo mamy jeszcze kilku. Całych dwóch i tu całych trzech krasnoludzkich elitarnych wojowników. I wy tu idźcie powoli, bijcie się z jakimiś tam typami, żebyście się tak nie stali od sobie. Dobra. A my pogadamy z tym typem. Gold Dunham. Ach, no tak, gościa tu przywołałem, bo był w grupie. Co tam nam powiesz ciekawego, gościu? Rescued at last. The Red Legion thanks you for your help. No tak jak na razie to dwóch typów tego legionu widziałem. Those dogs butchered all my men. They only spared me as a hostage. A battle for Forlorn's. Indeed, we, the Red Legion, have been fighting for this land against the Briar Wolves for a long time. It is located beyond Mulan. That's where we have our base. And that, with the wolves before us and Uram's old demon hordes behind us, very little hope remains. Why don't you wend your way to Farlorn's? Tak się składa, że przypadkiem i tak tam będę musiał iść. What do these? They are the emblems of the Briar Wolves. Everyone. Then I should demand my share. If you wish to be paid in pain and death, go right ahead. You aren't very likely to find friends among the wolves. No niestety. But the commander of the Red Legion, Halikos, has offered a reward for every wolf. What Once we were Uram's forces in the Convocation War. Under his banner we fought Hokan's undead hordes and helped. Over the years of the war, however, Uram invoked more and more demons into his service. We became vassals of the Red Horde. When he succeeded in forcing the great demon Ulatur under his will, our victory was close enough to touch. But then the convocation got involved. His henchmen keep advancing closer and closer. Who is Uram? He is one of the greatest demons, a leader of the Red Horde. Uram invoked him and forced him to send his servants from the depths against Uram's rival. At first, Ulatur and his hordes forced Hokan's armies back. But people suspect that Hokan then invoked an even more terrible army. Now the war is over. Uram is dead, and Ulatur without a master. And so his hordes are devastating the land and destroying every living thing that is. No proszę. What exactly did Hokan use against Ulatur? I was not there, and only very few people survived the battle for Caith Halur. They told of shrieking monsters of black iron, which raged horribly through ostrza, our ranks. Ostrza, proszę pana, ostrza. Ask Commander Halikos in Farlorn's Hope. He was there during the. Uuu, dostaliście po dupsku, tak? No cóż. Zguba bohaterów. O, to chyba kiedyś mieliśmy taki sztylecik jeszcze. Demony kontra nieumarli. No, cóż. Bardzo ciekawe starcie. Szkoda, że nas tam wtedy nie było. To jest właśnie miejsce, w którym powinno się... O matko, jakie synchro. Ci z tą swoją celnością, plus ci męcy. Z tym okrzykiem bojowym. A goście z tym okrzykiem robią rzeźnie konkretnie. No, cóż, generalnie można tak powiedzmy sterować grę i na przykład skazać wszystkim atakować jakiegoś jednego gościa. Oni wtedy nie wykorzystują żadnej swojej zdolności. Jak zabiją jednego tego typa, to oni na chwilę stają, wykorzystują wszystkie te swoje zdolności i pas, wtedy robimy rzeźnie, nie? Powiedzmy, że można to tak sterować, no ale generalnie to jest ciężko. Z krasnoludami może i tym zdolnościami jeszcze tak jakoś tak sterować, bardziej zaawansowanie, najciężej znowu nie jest. Natomiast na przykład jeżeli chodzi o ludzi i zaklinaczy z hipnozą, no to jest dosyć trudne, bo to trzeba ich niańczyć bardzo mocno, żeby to miało jakiś sens. No, hipnoza jest bardzo potężna w takich dużych starciach. W starciach z małą liczbą przeciwników, no to tak już nie bywa. Ale w dużych starciach, powiedzmy, no jeżeli chcemy jakąś, powiedzmy, zaawansowaną taktykę bardziej uskuteczniać i, powiedzmy, wykluczyć jakiś strzelców przeciwnika albo magów hipnozą, no to jest to dosyć trudne, niestety. No, po pierwsze,
po zabiciu tam powiedzmy jednego przeciwnika, którym każemy im zaatakować, to oni natychmiast na najbliższych możliwych typów rzucają tam hipnozę. Trzeba by po kolei tak klikać w jednego, kazać mu zahipnotyzować tam tego akurat gościa, drugiego, trzeciego. Jest to trudne dosyć. Dobra panowie, weźcie tu, zróbcie mi trochę miejsca, bo chcę przejść. Możecie się już odsunąć, nie? Dobra, pogadamy z tym typem, ale zbierzemy sobie najpierw lód. Co ty tu masz? Znak, szata, czarnoksiężnik, dobrze. Czarnoksiężnik może być przydatny. Jeszcze jakiś lód sprawdźmy z takiej perspektywy, nie? Weźmiemy te skrzynki oczywiście i pogadamy z typem. O, orkowie, no proszę, orkowie. Plany orków i kolejne plany orków. Ja orków jakoś specjalnie nie lubię, natomiast granie mi jest w miarę prosta. Who are you? A warrior. Taktyka jest w miarę skuteczna. What brings you to us? A mission from the order. Ah, free at last. I am Vintus the Scribe. A little of your knowledge would suffice. O tak. All too gladly. Are you familiar with the Phoenix Stone? The Phoenix? Yes, indeed. The pure power of the Allfire spell. Do you know where I might find the Phoenix Stone? I understand. That's why the Order sent you. Well, if you want the Phoenix, there is a once the city of the Circle, today merely an ashen wasteland full of demons. Seek the Phoenix there, but beyond. What did those Their client, a magician, is looking for the fragments of an old piece of artwork. Thurgan, the founder of our settlement, left only one piece behind. I kept it secret and concealed it even from my own flesh and blood. Oh. Meshlin suspects that it is here. He will return and then he will torture us. Do you want to give it? No, I want it to me. Oh. I am just a wanderer in your country. You don't have to keep it. Take it away from here. Take it away, back to Mulandir. Let Meshlin borrow it out of the ashes there if he's... Okay. Where will I go? To the dilapidated mine near the old dwarf settlement. To drzewo. Look near the fallen tree for a large... Where does... It is one of the four parts of an artwork made of magical glass which was created over 1,000 years ago by the powerful formers. They say anyone who looks at the artwork is afflicted with transcendental ecstasy. That's how beautiful it is. The Circle got hold of it and preserved it in the archives in Mulandir. In the confusion of the Convocation War, it was shattered. The four fragments were lost. Meshlin was a servant of the Circle in Mulandir. Hmm. Perhaps he had once looked upon the miracle of the artifact and is now obsessed with its magic. Who knows? Hmm. Maświra, no cóż bywa. Pójdziemy po ten fragment oczywiście. Gdzież to było? Stare miasto krasnoludów. Cyk. Tak, to było przy tym kolejnym. I przy okazji weźmiemy te plany o orków. Jakiś Svir, jakiś tu pikinier i szaman. Szaman, to jest... Główna jednostka, jaką chcemy korzystać, w zasadzie jedyna tak naprawdę. Chata trwala. Weźmiemy jakieś małe kwatery, kopalnie. Magazyn, chata rybaka. To jest fajnie, że oni mają takie coś. Tutaj chata, na jeziorze. Jak widzicie, orkowie mają trochę tych budynków. Mają miotacz oknia. Są te wieże, co mam kiedyś dosyć mocno armię trzebiły. No, nie tutaj, tutaj. Mówię, że mają dobre. Problem jest jeden. Niebywale piękne. No fajnie, to dobrze. Wiosenny odłamek. Problem jest jeden z tymi wieżami, że są bardzo duże. Nie możemy nimi tak spamować jak wieżami elfów na przykład. Że możemy w tak małej przestrzeni zbudować ze 40 takich na przykład, nie? Aczkolwiek z tym fireballem są dosyć potężne. Znaczy nie fireballem, wybuchem lodu. Dobra, teraz tak, czarnoksiężnik, za kogo ciebie tutaj walniemy? No za tego typa, weźmiemy czarnoksiężnika. On może mieć jakieś sensowne spele. Aha, wojownik, no dobra, bo z jego zapomniałem też ubrać. Bo zapomniałem, bo generalnie nie mieliśmy monumentu bohaterów. Dobra, więc weźmiemy jakiś sztylet. Jesteś lekko uzbrojony, prawda? Tak jest, dobrze. Coś ciekawszego? Nie, ale tu jest damage o wiele większy, więc nie bierzemy tego. Tarcza to nope. Ten wam z niemu czemu, on jest taki priorytetowany przez grę. Co tu mamy? Wytrzymałość? Siła wytrzymałość.
No weźmiemy to, bo to ci daje wytrzymałość. O, tutaj mamy co? Wytrzymałość, zwinność, jak najbardziej. Tutaj co? No zwinność minus 3 to tak, no. No powiedzmy, jakichś żadnych hełmów takich niskopoziomowych nie ma sensownych niestety. O, to jest super do lekkich wojowników. Znaczy super, no. Z takimi wojownikami to jest tak trochę... Ach. No ciężko jest z nimi, ciężko. O, inteligencja, to możemy dać. A to co to jest? No nie, no to to jest o wiele lepsze. Szkoda, że tylko jeden mam taki pierścień. Taką maskę. To wszyscy nasi magowie to mają. Ty nie możesz, no nie możesz tych lepszych szat zakładać. Czy my czasem nie mamy jakiejś tragicznej tarczy? No już się bałem. Dobra, i jeszcze coś ci dać. O! Ty masz jakieś zdolności bojowe. A, bo ty masz tylko no to super. To momento. To może zamiast szaty damy mu... No właśnie, damy mu pancerz jakiś sensowny. Ale na pewno nie taki. Wytrzymałość 8, dobra. I to zwinność 5, dobra. Może coś lepszego jest? To nie jest jakoś specjalnie lepsze. Dobra, to może zatrzymać. Okej, to jest taki wojownikomak, hybryda. Hybrydy ciężko zrobić, ale jak widać da się. Dobra, ale nie idziemy jeszcze na razie do Mulandiru. Mam wilczy znak, echa, to tym też może. O, może najpierw spróbujmy z tym Faitem i jego wojskami w cieniu drzew. Pójdziemy do cienia drzew. Cień drzew, obóz utrański. Pójdziemy do cienia drzew. I spróbujemy tam ich przyklepać. Zróbmy tego questa. Tutaj już są ci goście, 16 poziom. Że jak widać, oni są dosyć mocni. Ach, a co my tu mamy? Elfki jakieś? Okej. Okay. Nie pamiętam skąd one tu są. Gdzie ten gość jest? Ten gość se poszedł, no nie wierzę. No jak widać, oni są dosyć już twardsi. Ale my rzucamy w miarę szybko te czary. Przyspamujemy gościa. I jeszcze raz. I teraz już ewidentnie zginiesz. Nawet nie będziemy marnować na ciebie czasu. Tego walniemy z Firebola. No wyśniemy te elfki, co by nie. Czemuż by nie. Monument ludzi. No. Nie wiem, czy będziemy z niego korzystać. Czy możemy, no co nam to szkodzi, prawda? Uaktywnijmy go, zobaczymy jak nam to pójdzie z bohaterami razem. Oni są twardzi strasznie, więc to będzie ciężkie. A to dopiero kawałek. Znaczy kawałek, a to dopiero tam... Pierwsza grupka ich. Najemnicy. Ale mamy troszeczkę lepszych bohaterów, więc powiedzmy, że jest ok. Szkoda, że nie mamy kapłana, który by leczył punktowo. To by było super właśnie. Najpierw przywołamy tych bohaterów. Co ty tu masz? O, masz aulę powolnych ciosów. No i to jest super. I leczyć się możesz. No to gość jest super. Trucizna to tam swoją drogą. Nie jest zbyt to potężna. No to trwa dosyć długo. Zadaje małe obrażenia. No cóż, to taki inwestycja, powiedzmy. Bardzo długa dota. No nie jest to najlepszy czar, bo co bądź. Jednak chcemy te obrażenia w miarę szybko zadawać. Ewentualnie, jeżeli przymrażamy albo jakiś efekt jest taki konkretniejszy, no to wtedy ok. No niestety. To jest zbyt mały efekt. Znaczy w zasadzie to nie ma żadnego efektu trucizny. No szkoda. A może ma? Nie jestem pewny. Mamy jakąś truciznę? Żeby sprawdzić? Nie, jakąś opokę możemy sobie wrzucić. Mamy jakiś 7 poziom, dobra. Dostępny. 10, no możemy tym wrzucić, powiedzmy. Nie mamy żadnej klątw.
Mamy śmierć, potężny czar, ale kosmiczny koszt many. Dobra, weźmiemy sobie, uaktywnimy tych typów. Niechże będzie. Nie pamiętam, czy tam ci jajnicy w ogóle mają jakiś resp. Chyba nie. Oni chyba są tak po prostu ustawieni. Znaczy ustawieni. Ich liczba się nie namnaża, że się tak wyrażę. Dobra, weźmiemy tutaj, spróbujemy ich trochę przyklepać. Odstępca, mag. Czy on będzie bił szokiem, czy on będzie bił jakąś hipnozą? Ups. Biją konkretny damage, niestety. Tutaj już będziemy potrzebować buffów. Dopóki mamy leczenie, to jest spoko. No, to weź ataku. Ta buffy zeszły, niestety. Dobra, tutaj fireballem. Nie idzie najgorzej, nie idzie najgorzej. Co tutaj jest? Aha, jakiś wiczoński zjadowca. Okej. Kiedyś tam zginęliśmy i on tam został w tym miejscu, nie? Okej. Może być i tak. Dobra. I podstępca, sprawdźmy, co on tam robi. A wy tam powoli sobie zacznijcie robić na wszelki wypadek jakieś te... jakieś surowce. To szok. To nie fajnie, ale jakoś biorę, na meczu nie zrobił, mimo że to jest nasz czarny księżnik. Czarny księżnik jest bardzo fajny, bo ma tą aurę. To jest super wykorzystanie czarnych księżników. Takich bohaterów pomocnych, nie głównych, bo głównym bohaterem raczej nie chcielibyśmy aury, tylko powiedzmy bić jakimiś potężnymi zaklęciami. Oni biją falą szoku. To jest niefajne. Wyłączmy ci na razie tą aurę. Wyłącz ją. To ciekawe. Możecie bić szokiem lub falą szoku. Dobra. Ten kawan jest jednak taki sobie. Chcielibyśmy właśnie punktowy damage. A tutaj już ich jest sporo. Sporo tych odstępców. Ale na luzie. Poczekamy troszeczkę, aż nasz kapłan mana zregeneruje. No i tam idzie potem kamień. No i tak na wszelki wypadek weźmiemy i zbudujemy zerwalę jakąś. Dobra, weź się tu podleż trochę tą aurą. Weźmy jeszcze, przywołajmy gościa. Jak widzicie, to leczenie jest mało efektywne dosyć. Gdybyśmy mieli punktowo, to zużylibyśmy mniej many na wyleczenie go do fulla. Dobra, wyłącz to na razie. Czy ty to wyłączyłeś? Tak. Znaczy w sumie teoretycznie możesz włączyć, no bo to mana ci zaraz nie będzie to pochłaniać. To pochłania tylko jak leczy. Dobra, i my spróbujemy pokajtować troszeczkę. Oczywiście fireballem. Zaraz, muszę sprawdzić jedną rzecz. Nie mamy żadnej zwiększonej szybkości magii. A może mamy, tylko nam nie nalicza jakoś. Dobra, ale moment. Teraz nie będziemy się bawić w takie rzeczy. I szybko do tyłu, żeby nie dostać z szoku. Wow, oni tak słabo się kajtują. Coś dziwne. Dawajmy mu z fireballa jeszcze tak, żeby sobie nie zapomniał o nas. Chodźcie go tu atakować, panowie. No nie tego, ale tego na przykład. O, panowie, no. Zasmuciliście mnie. Zamrozimy cię, typie. I trochę się z tobą pobawimy tutaj. Ach. Nie ma takiego spokojnego odchodzenia sobie od moich czarów. No ostrą teraz, Dota jest na nim. Zginie? Oczywiście, że zginie. Dobra. Moment, niech się nam trochę many odnowi. Kamieniołom. No, trochę nam tu zejdzie, bo ich tu jest naprawdę dużo. No, możemy tu także spokojnie sobie siedzieć, poczekać, aż armia nam się tutaj wytworzy.
Zresztą w sumie. Weźmy tutaj co, kopalnię, nie? Nie będziemy się bawić na pewno w żadne jakieś te poważne jednostki, ani nawet żarcia nie będziemy wykorzystywać, tylko przywołamy sobie z 10 tych zwykłych rekrutów, najzwyklejszych na świecie i będzie to wystarczające. Tu jeszcze mamy jakieś elfki, no ale one są pewnie tak tragicznego poziomu, że to nic nam nie da w ogóle i przyzwanie tutaj. Będziemy szokować. Oni słabe mają ten szok, całe szczęście. Jestem już takim słaby, to przesadziłem. Dobra, ale tobie, ciebie tak nie warto za bardzo bić. Będziemy rzucać zaklęcia na nich. Fireball. Wybuch lodu. Kurde, super działa to spowolnienie, to przeczekam śmiesznika. Jeszcze w razie wu, on się może podleczyć. To jest super. Tam zginiesz, czy trzeba ci pomóc? Zginiesz, dobra. Nie idzie tak źle. Okej. I odstępca. Dobra, to teraz będziemy klepać tych odstępców. Exp nam idzie całkiem ostro za nich. To też dobrze, to też dobrze. Dostaniemy z fali szoku? Dostaliśmy ostro z fali szoku. No trudno. Fala szoku to dosyć konkretne zaklęcie. Sytuacyjne, ale jednak konkretne. Natomiast no, problem tak samo jak z magią, jak z czarną magią. Kosmicznie drogie. Popatrzcie, jakie jest zaklęcie tutaj nasze. No, weźmy go, sprzątnijmy. Sprzątnijmy go, żeby tutaj nam jakimś szokiem nie wyleciał czasem. Tego też sprzątnijmy, nam tutaj zabije naszego typa. Nie chcemy go przywoływać na nowo. Najemnicy w ogóle są w liczbie mnogiej. Dobra, niech ci się zregeneruje to mano. No to oczywiście będzie spamować za każdym razem możliwym. Dobra. Weźcie zbudujcie warsztacik jakiś partnerski. Ty weź zbuduj drugi warsztacik. Mamy tutaj jakiś punkt. Zrobimy tych rekrutów, niech posłużą nam jako mięso armatnie. Te elfki też zresztą. To jeszcze nie. Dobra, to założysz tą aurę, trochę go podwyczymy. No jako mag żywiołów chyba nie będziemy mieć żadnej aury możliwej do wykorzystania. Trochę szkoda. Czy trochę szkoda, no. Jest może szkoda, no tak naprawdę nie jest to szkoda, ale... O, dobra, dobra, ale tutaj żeśmy się rzucili chyba trochę za bardzo. Wiem, że nie taki duży damage, a jednak całkiem ten damage spory jest. Dobra, ale z trójką sobie poradzicie, prawda? Powinniście sobie poradzić, szczególnie jak tutaj zacznę rzucać w nich powerballami. Oni się nigdzie tu nie dostaną, prawda? Mają gryfa. Jest takie trochę smutne. Nie, nie mają żadnego respa. No tutaj jest ten fight, który mam klepnąć. I tutaj jest, no tu będzie pewnie najciężej. Wezmę was w grupę jakąś. 8, to nie tak znowu dużo. No dobra, przywołajmy tych typów troszeczkę. Będzie jako mięso armatnie, tak jak już... O, przepraszam, coś mi się odbija, tak jak już mówiłem. Mhm, znowu jakaś przecinka śmieszna. Dobra. Poczekamy, aż nam się troszeczkę mana zregeneruje. I co, tego odstępcę czy gryfa? Weźmy tego odstępcę jakimś fireballem, potraktujmy, tak dla zasady. Tu jest jeszcze dwóch. Spróbujemy go sklepać naszymi czarami na szybkości. Kurde, odparł. My szoku nie odparliśmy, niestety. Wchodzą im te szoki praktycznie non-stop, to znaczy, że ci już mają charyzmę sensowną. Dobra, ale tutaj... O nie!
Zamroź typa. Dobrze. Fireball. Wlazło. A weźmy to, zamroźmy tak po prostu zamrożeniem. No, nie weszło. No jak widać, to zamrożenie już trwa dłużej niż ten nasz wybuch lodu. Natomiast jak na zaklęcie tylko jednego poziomu wyżej, no to jeszcze nie jest ta różnica drastyczna. Dopiero tak na takich faktycznie wyższych poziomach to zamrożenie będzie działało naprawdę długo. Wtedy będziemy zamrażać, rzucać fireballa, zamrażać i tak dalej. To będzie super. Chociaż raczej nie będziemy korzystać z zamrożenia, tylko z czego innego. Rozproszenie białej aury, no to jest niezłe. Co prawda przez krótki czas, no więc... No. Mech. Ale powiedzmy na żywego gracza, który powiedzmy no, w ferworze walki nie ma za bardzo czasu na klikanie i odnawianie jakichś aury i tego wszystkiego. Jest całkiem niezłe. Przynajmniej tak podejrzewam, bo nie grałem w multiplayera, no ale prawdopodobnie po to jest. Okej, tu idzie ich jakaś zgraja ostra. Rzućmy buffa. Zacznijmy rzucać jakieś czary. Nie nam fokusować jednego. O, ci nam tutaj pomogą troszeczkę. Spoko. Dobra, jeszcze kilku. No, okej, okay. Jakoś to wygląda. Podejdźmy tymi rękami. No dobra. Ci rekruci też jak widać nie są specjalnie są dobrzy. No nie mam tylko 9 poziom, więc nie można od nich za wiele wymagać. Okej, ale jakoś nam to idzie. Myślę, że nawet w tym odcinku się uwiniemy. Chociaż wątpię. To musimy ostro kajtować tych typów. Dobra. Klećmy tutaj. A oni tu od razu do mnie przyjdą, czy muszę rzucać jakieś fireballa, czy coś? No patrzy na mnie. Rzućmy tam fireballa. Fireball to jednak damage. No ci goście z zawinkla nie będą szatować. Dobra, musimy jakoś to przeżyć chyba. Dobra, leci ich tu tylko 4. Szok, znowu szok. Dobra, tak fireball. Chodźcie tutaj panowie. No i tam po 5 obrażeń, no ale zawsze te 5 obrażeń. Dobra, pomrożmy ich tutaj. Okej. Tak, 5-4. Nie jest to zbyt wiele obrażeń. O, myślę, że jednak zdążymy w tym odcinku, bo tutaj jeszcze jest ten gryf, tu tych odstępców jest masa. Wyślemy tych wojowników samych. Idziemy na niego, bo oni dostają mniejszy damage od szoku. Co prawda i tak dostają całkiem. Aha, dobra, to niektórzy mają falę szoku, a niektórzy mają zwykły szok. Dobra, teraz już czaję jak to jest. Tak, ja oczywiście nie poczekałem na heala. Trochę cofnij. A, szok. Niech zginie. Może nie. Dobra, tu masz leczenie. A, zginę. Ejaj. To ten nasz najsłabszy chyba, nie? Zarzucimy sobie to. O, oni nawet biją wręcz niezłe obrażenia. O, no nic nam to nie pomogło, jak widać. Niby azy, niby odporność na magię, ale nic nam to nie dało. Ojej, niedobrze, Kaplan nasz ginie. No, też niedobrze. Powinienem szybciej go tutaj... Ajajaj, też się odcię... Gościu ty, Kaplan! Co ty robisz? Co ty gościu robisz najlepszego? Czemu księżnik robi dobrą robotę? No nie, nie chcemy go stracić, nie? Dobra. Ale weź... O, dobrze.
Nie, nasz kapłan jest tragiczny. Dobra, wróćcie się, ja... O, matko. Ale timing, nie? Kurde, ten przeciwnik masz też dobry targetowanie. Dobre targetowanie. Wyłączmy tę aurę na chwilę. Dobra, ale zresztą się już upramy w następnym odcinku. Ja was żegnam. O.